zatrzymaliśmy się w Cape Town przez pierwsze 4 dni w hotelu Westin. Weekend welcome, bo doleciliśmy w sobotę. Hotel jest w samym centrum, 5 minut piechotą od waterfrontu, w dzielnicy biznesowej. Duże lobby, sztuka na dywanie. Urocze sadzawki, piękna rzeczka dziewczyny. Stefcia mówi. I fajnie, podoba mi się to, że czasem podobają mi się bardzo te indywidualne na zamówienie robione dywany, bo one tworzą takie obrazy na podłodze. Duży hotel, bo znajduje się przy centrum konferencyjnym i kongresowym, największym w Cape Town. Jest sztuka. Jedziemy, słuchajcie, na górę. O, mąż już się denerwuje, bo zmęczony. Pokój 18-16 na 18 piętrze. Nad nami jest tylko piętro z loungem. Wzięliśmy pokój executive, bo jesteśmy z naszym słoneczkiem. I tak wygląda. Duża przestrzeń, ogromne łóżko, więc spokojnie się zmieścimy z maleństwem. I widok na Cape Town. I góra stołowa. Idealnie. Z jednej strony góra stołowa, z drugiej strony zatoka, waterfront i w tle ocean. Naprawdę, słuchajcie, bardzo, bardzo fajny, bo duży jest ten pokój. Będziemy tutaj 4 dni. Potem przemieszczamy się do Stellenbosch, do winnic. Amenities. Jest kawa. Oczywiście minibar jakiś. Spory przedpokój. Można? Czy coś tam się wygłupiacie? Nie. Hej. My nie mamy ręce. I szybki rzut oka na łazienkę. Ja jeszcze w dresiku prosto z samolotu. Jest wanna. Jest duży prysznic. Bardzo prościutki. Bardzo prościutkie wnętrze. I kosmetyki Heavenly, które są w Westinach na całym świecie. Moja mała zakupoholiczka zobaczyła sklepik z prezentami w hotelu. Jak to, chciała coś ciekawego? Pocztówki, musimy magnesiki koniecznie kupić. O, to żyrafy. Słodkie żyrafy, to prawda. Mama, tak? Czy to jest prawdziwe? O, obawiam się, że tak. OMG. I South Africa RPA jest znany również, oczywiście jest jednym z największych producentów win na świecie, więc w hotelu nie mogło zabraknąć bardzo ładnego butiku z winami. Uwielbiam na nich patrzeć, jak tak sobie idą za rączkę. Taka malutka dziewczynka z takim wielkim facetem. Po prostu kocham. I tam nasz hotel, tutaj Westin. A my dochodzimy już do waterfrontu, czyli tej części Cape Town nad wodą, gdzie są wszystkie restauracje, bary, sklepy. I naprawdę wygląda to ślicznie. Ja byłam tutaj chyba 5 lat temu. Ale tylko na chwilę, bo przygotowywałam wizytę premiera Tuska w RPA. No i oczywiście to była wtedy praca ciężka, nie było czasu tak naprawdę nic zobaczyć, oprócz punktu programu, które później miało być realizowane. Więc teraz z przyjemnością spędzę tutaj te kilka dni, zwłaszcza, że w najlepszym towarzystwie. Co tam, kochani, oglądacie? I dochodzimy do Silo District. To jest centrum biznesowe i znajduje się tutaj też hotel Silo. Jest najlepszym hotelem w Cape Town. Moja mała podróżniczka w kapelutku. Rezolutna. O, a tu jakaś galeria rzeźby.
Wiecie co, nawet się nieźle czujemy po tym locie 12-godzinnym. W miarę się wyspaliśmy. Ja się bardzo dobrze wyspałam. A, Stefa krzyczy, że źle się wyspała. Rzeźba fajna z tych śrub. Zaraz zobaczymy, czyje to jest. Michelle Mathison. Cast Iron and Steel. Czyli Waterfront ma swoją kolekcję sztuki. Musimy szybko coś zjeść, bo Stefcia jest cholernie głodna, nic nie jadła od samolotu. I zdecydowaliśmy się na Eatery and Winery C. Bardzo fajne miejsce. I oczywiście mural na ścianie. Stare drewniane stoły. Kuchnia za takim drewnianym przepierzeniem. Także zaraz zamawiamy jakieś tapasy. Stefcia pewnie pizzę albo flatbread. Bardzo dobrze wyposażony bar. Jak przystało na kraj słynący z win. Stefcia, co wybrałaś? Ja wybrałam nachosy. Wybrałam jeszcze sobie trochę od taty sałatki. A jaką tata wziął sałatkę? Laughing Buddha. Laughing Buddha? Laughing Buddha. To jakaś wesoła sałata będzie. Nachosy organiczne z guacamole. Mąż widzę naprawdę cały czas postanowienie noworoczne działa. Sałata zamówiona. Sexy dressing. Sexy dressing, co najważniejsze. A ja, słuchajcie, jak zwykle grzeszę. Flatbread z mozzarellą bufala i z pomidorami. A tutaj moje halloumi z awokado. I świetna bryła hotelu Silo. Nazwa jest nieprzypadkowa, bo hotel jest zbudowany ze starych silosów olbrzymich portowych. Najlepszy, najdroższy hotel w Cape Town. Najtańszy pokój kosztuje $1,500 za noc. Zajrzymy jeszcze do wnętrza. A pewnie i tak wrócimy tutaj na kolację. Hi. No, oczywiście jest mnóstwo sztuki. Również w holu windowym. A do tego surowego wnętrza taka bardzo art dekowska winda. Wpadliśmy na sekundę do kawiarni. Widok na waterfront. Tu słuchajcie, wszędzie na dole restauracje, knajpki. Tutaj na dole w budynku mieści się też Muzeum Sztuki Współczesnej. Ale to na spokojnie przyjdziemy, bo dzisiaj to dopiero pierwsze popołudnie. Tak wygląda wnętrze. A tam za oknem góra stołowa, symbol Cape Town. Przed muzeum pawilon z dziełem S. Devlin w środku, Zoe Trop. Słynna Clock Tower. Nie wiem, jak to nakręcić, żeby się cała zmieściła. Będę musiała chyba dalej się odsunąć. Jest obłędna pogoda, słuchajcie, tam góry. Tak jak mówiłam, wszędzie są restauracyjki, bary, centra handlowe, a tutaj już port. I jeszcze szybki widok waterfrontu. A tutaj stary market. Bardzo przypominający Meatpacking District. Słuchajcie, boskie miasto, naprawdę. To jest po prostu wspaniale. A tu odbywa się super akcja dla schroniska.
schronisko przywozi pieski w samo centrum miasta. Psy socjalizują się z ludźmi, można je głaskać, można je zabrać tutaj na krótki spacer. Oczywiście można je adoptować, a dzięki temu psy uczą się być wśród ludzi, uczą się być w mieście i nie są takimi zastraszonymi psiakami z boksów. Naprawdę super inicjatywa. Idziemy chyba kogoś pogłaskać. Cześć maluchu, cześć kochanie. Dobry, cześć, jest bardzo gorąco, wiesz, Stefcia, więc chyba jest zmęczony. Tak, dobry piesek. I idealne, słuchajcie, rozwiązanie, jak tutaj się ma apartament, to samochód w garażu, a łódeczkę można trzymać tuż pod domkiem. Bosko. Zwłaszcza jak jest cały rok dobra pogoda. I zaraz przyjeżdżają po nas znajomi na kolację. Ale ponieważ mieliśmy pokój executive, to mamy też executive plan. Hi, how are you? Very good, myself. Thank you. No i bardzo miły widok z okna. Tutaj góry. A tu ocean. Ładnie, bardzo prościutko. I tutaj mamy śniadania. Do pokoju executive nie schodzimy na dół do restauracji, tylko tutaj mamy śniadania. Tak bardziej jest cicho i spokojnie. I między 5 a 7 tutaj jest taki aperitif. Czyli jakieś tam drobne przekąski, wino, a dla niektórych woda. Albo soczek. Dla niektórych brie. A dla niektórych brie. Bierz brie. Bardzo, naprawdę urocze miejsce. I zerknijmy, co jest do jedzenia. My bardzo akurat z Piotrkiem, odkąd Stefcia się urodziła, podróżujemy z nią, bardzo lubimy te executive'y, dlatego że umożliwia to zjedzenie tak naprawdę z takim małym czymś. Nie ma za bardzo jak wieczorem wychodzić na kolację często. Stefana już teraz, jak ma 8 lat, to można, ale jak miała tam 3-4, to nie bardzo. Wobec czego zawsze wybieraliśmy jakieś takie fajne lunche w mieście, a później już koło 6 przychodziliśmy do lunchu w hotelu, o 7 kończyliśmy, szliśmy spać. I tam zostawaliśmy. I tam zostawaliśmy, to jest bardzo wygodne. Mamy jabłka, pomidorki, są warzywa świeże, śliwki, są jakieś wędliny, są oczywiście suszone owoce, to jest też bardzo typowe dla RPA, te suszone mango, morele i tak dalej. Wybór serów, guacamole. Różne orzechy, no oczywiście jest popcorn. Wiadomo. Wiadomo. Białe, czerwone wino. Trochę pieczywa. A na ciepło jest potrawka z łososia. I takie nadziewane ziemniaczkowe krokieciki. Nocny widok na Cape Town. I zaczynamy zwiedzanie Cape Town. Wzięliśmy dzisiaj autobus turystyczny, często tak robimy w różnych miastach, tak żeby się zorientować, jak wygląda, co warto zobaczyć. Także słuchajcie, zaczynamy. Przystanek mamy tuż koło hotelu, wzięliśmy bilety na 2 dni. Jutro będziemy jechać dalej. Chcemy wstępnie dzisiaj objechać i zobaczyć, co będziemy chcieli bliżej obejrzeć, wysiąść z autobusu. Naprawdę polecamy takie autobusy, jeżeli się jest krótko w jakimś mieście, to jako taka wstępna wycieczka, żeby zorientować się, co jest ciekawego, gdzie warto się zatrzymać, to naprawdę. Poza tym taki autobus obwozi po wszystkich atrakcjach, obwozi po całym mieście, więc ma się taką ogólną perspektywę i ogólną wizję, jak miasto wygląda. Natomiast zawsze trzeba pamiętać, żeby zwłaszcza w niektórych miastach, czyli na przykład takich jak Cape Town w południowej Afryce, korzystać z takich autoryzowanych przewoźników, czyli z międzynarodowych, rozpoznawalnych sieci. Widok z wysokości miasta, z poziomu miasta na Górę Stołową. Wybieramy się tam jutro.
na sam szczyt. Jeszcze się zastanawiamy, czy będziemy się wspinać, Stefcia bardzo by chciała, czy jedziemy kolejką, ale jest 30 parę stopni, więc wspinaczka może być dość trudna. I naszym autobusem dojeżdżamy do Constantia Valley. Są to winnice położone tuż przy Cape Town, dosłownie 10 minut. Ponieważ my za dwa dni przemieszczamy się do Stellenbosch, czyli do cudownych winnic w głębi kraju już, to na razie nie wysiadamy z autobusu. A w tej okolicy znajdują się winnice, znajdują się stajnie z końmi, małe resorty, takie prywatne, weekendowe. Wśród gór, no pachnie tutaj końmi, pachnie stajnią, po prostu zaraz oszaleję, jest tak pięknie. Będę musiała, koniecznie wzięłam oczywiście sprzęt sportowy, będę musiała... No a tu po tych willach, które... rezydencjach, polach golfowych i stajniach, które widzieli... które pokazywałam Wam dosłownie dwie minuty temu. Tutaj jest trochę innego oblicza Afryki. I ta architektura, która tutaj widzimy, to uwierzcie mi, że wcale nie jest ani najbiedniejsza, ani w najgorszym stylu. To jest to drugie oblicze Afryki. I zatrzymaliśmy się w Hot Bay. Skusiła nas turkusowa woda w zatoce. Ale jest lodowa to zimna, co Stefcia? Wygląda bardzo zachęcająco, ale jest lodowata. Tutaj wypijemy kawę, zjemy pewnie coś małego i jedziemy dalej. No i słuchajcie, Stefcia jest w pełnym zachwycie, bo właśnie zaczepił nas tutaj pan w porcie. Zobaczcie, z kim się zaraz będzie bawiła. Jakie piękne! Zobaczcie, jakie są od Stefa. Cudne, co? A jak ona tu wejdzie? No i zobaczcie, kochani, Nikolas się do nas wspina. Kam, 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 kam. Cześć, maleństwo. Ale słodki! Zobacz! Nie bój się, Stefcia! I port rybacki. Hot Bay. Malowniczy kolejny. Prosto ze statku. Świeży seafood trafia do ciężarówki. I chwila odpoczynku. Usiedliśmy w The Wharfside Grill. Stefcia malutka, biedne dziecko, chlebeczek sobie zamówiła. Informacja, że nie wolno karmić cigali. Nie wiem, jak to się nazywa, to są te takie duże mewy. Rybitwy. Nie wolno rybitw, dlatego że jak tutaj przyleci rybitwa, to potrafi ukraść wszystko ze stolika. Menu oczywiście, no tak jak było widać w porcie, składa się z owoców morza i ryb. Stefcia oczywiście zamówiła sushi, my wzięliśmy główki kalmarów i ja wzięłam chowder. Za cudowny dzień w South Africa! I chodźcie, szybko pokażę Wam restaurację, to jest taras, na którym jemy. Moja rodzina. Cześć rodzino! Łódeczka, która jest za stara, żeby na nią wchodzić. I'm really old, please don't sit on me. A środek restauracji też jest przepiękny, bo zobaczcie, jest tak zaaranżowany jak statek. Jak stary statek. Bardzo przytulne wejście. O, tutaj my będziemy ze Stefcią korzystały. Doskonale to wygląda. Nie wiem, czy jeszcze nie rozwinę swojego zamówienia sushi. Wszystko oczywiście świeżutkie. To wygląda tak. Bardzo ładny design. Te wnętrza są naprawdę piękne.
Ale oczywiście jak coś takiego jest za oknem, czyli piękne, błękitne niebo i turkusowa woda, to nawet najpiękniejsze wnętrza na świecie tego nie przebiją. I na chwilę opuściliśmy nasz autobus, bo urzekło nas to miejsce. Jest to South Beach. Z jednej strony góry, z drugiej strony ocean i plaża. Oczywiście już się zakochaliśmy i planujemy, kiedy przyjedziemy, kiedy wrócimy do RPA na kolejne wakacje. To jest bosko po prostu. I kończymy tour. Wróciliśmy na waterfront. Tę część waterfrontu będziemy dzisiaj zwiedzać po południu, a teraz słuchajcie, mimo że się nasmarowaliśmy starannie, to jednak słońce jest tak mocne, ale ślicze te stare latarnie, że strasznie się spaliłyśmy ze Stewką. Mamy czerwone ramiona, więc wracamy do hotelu. Poza tym trochę jesteśmy już zmęczeni. O, Hamleys, ten sklep z zabawkami. Może tu będą lole, Stefa. To jak będziemy po południu, nie no, wysiąść nie, ale jak będziemy po południu na kolacji, to przyjdziemy, wieczorem na kolacji, to przyjdziemy i zobaczymy, czy są lole. Słuchajcie, lole się w Polsce skończyły. W Smyku nie ma. W Toys R Us nie ma, w Blue City. W internecie nam przysłali z Allegro jakąś podróbkę, więc Stefcia jest nieszczęśliwa. Będziemy szukać teraz w Cape Town loli. A po całym dniu na mieście, zwiedzaniu, ktoś tu z zaangażowaniem rąbie w dobla na basenie. Kto wygrywa? Stefcia, kto wygrywa? Na razie tata. Na razie tata. Mhm. W hotelu jest nieduży basenik. Na zewnątrz jest też basen wewnętrzny. Rzucimy okiem na basen w środku. Super widok, bo jest na 19 piętrze. Aha, i nie ma tutaj osób i ludzików poniżej 16 roku życia, więc zaraz się stąd Stefcia wynosimy. No świetnie to wygląda. Taki infinity. Spokojne popołudnie, wróciliśmy z basenu. Martwi mnie, bo Góra Stołowa bardzo się pokryła chmurami. Jutro rano planujemy wyprawę. Mam nadzieję, że nie będzie chmur i będzie piękny widok dookoła, tak jak ostatnio byłam. A moi najdrożsi, korzystając z okazji, aperitivo i szachy. Czyli to, co Stefcia i Piotrek lubią najbardziej. Ale zobaczcie, jakie prześmieszne szachy tutaj mają w hotelu. Afrykańskie zwierzątka. Dziękuję. Czyli słuchajcie, król i królowa to jest lew i lwica. Stefa, gdzie twoja królowa? A tutaj. Idziemy, zobaczyliśmy jedną fokę w porcie, która się płynęła w jakimś kierunku. Przyszliśmy za nią i zobaczcie, co tu się dzieje. Boże, jak to jest taki piękny! Zobaczcie, jakie towarzystwo tu jest. Tamten, jak się wielki drapie. No są takie słodkie. Co, Stefcia? Jedna foka się całkiem zamantuluje. Która? Która się całkiem zamantuluje? Taka czarna po środku. Awanturnica jakaś, albo awanturnik. Wszystkich zaczepia.
i w centrum handlowym. Wpadliśmy poszukać Loli. Loli niestety nie było. Ale Dolce & Gabbana, są malowane buty na zamówienie. Super to wygląda. Bardzo ładne i puściutkie centrum handlowe. Victoria Wharf. I głównie są takie, słuchajcie, sklepy, no wiadomo, tak jak tutaj, to co jest potrzebne, czyli klapki, kostiumy, shorty, wszystkie te australijskie firmy surferskie. No, oczywiście Piotrek ze Stewką biegają po sklepie sportowym, a tu absolutnie jest sklep dla mojego męża, Kings of Sneaker War. No i nabijałam się z mojego męża i z mojego dziecka, słuchajcie. I teraz powiedzcie szczerze, co sądzicie o tych butach, bo właśnie je kupiłam. Oni kochają Air Maxy obydwoje, jakoś tak, nie wiem, nie bardzo. Natomiast słuchajcie, te przymierzyłam, tak wyglądają na manekinie. Te przymierzyłam i są po prostu, chodzi się w nich jak po poduszce, jak po takim miękkim dywaniku kołderce. No zobaczymy i zobaczymy, jak będą wyglądać do stylizacji. I słuchajcie, skorzystałam z okazji, że boli mnie gardło. Wpadliśmy do pharmacy, a jednym z moich ulubionych zajęć, jak dziś jestem, to jest kontrola, jakie mają witaminki i jakie mają leki. I moja córeczka jest dokładnie taka sama, bo już znalazła sobie jakieś witaminki, które by chciała przywieźć stąd. Tu są jakieś fajne. No nic, muszę się rozejrzeć. Macie dzieci, więc wiecie, jak to jest. Ja właśnie oszalała, coś, słuchajcie, bo jest tak. Kupa unikorna. No właśnie, slime wielokolorowy. Tu jest pałsujące jajeczko i zobaczcie, jest też magiczna kubka. Weźmiemy chyba, co? Magiczna kubka, która się topi. Genialnie. I słuchajcie, jest główienko squishy. No główienko squishy, myślę, że koniecznie musimy wziąć. A co to jest, to będzie tak kurczę, wspaniałe to rzeczy, że nie wiem, jak się oprzeć. Naprawdę, nie wiem, co wybrać. Dzisiaj kolację jemy w Harbour House przy diabelskim. Piękna restauracja w środku. Zauważyliśmy, że właściwie w każdej restauracji, w której tutaj jesteśmy, jest sekcja sushi, z uwagi na to, że mają wszędzie świeże ryby na przylądku. Dla Stewci to ekstra, dla nas też. Restauracja jest pełna. I dotarła nasza kolacja. Stewcia muszle w sosie śmietanowym. Grillowane warzywa i szparagi. A my zaczynamy od ostryk. Dzisiaj samo centrum. Company Garden. Niestety ze Stewcią jesteśmy trochę chore, więc dzisiaj będzie taki trochę oszczędniejszy dzień w zwiedzaniu, bo po prostu nie mamy siły. Bolą nas gardła, trochę jesteśmy takie niewyraźne, nie wiem, czy się rozkładamy. South African Museum and Planetarium. Także trochę pokręcimy się po centrum. Planujemy zrobić górę stołową. I chyba wrócimy dzisiaj po prostu odpocząć. Ja jeszcze widziałam wczoraj bardzo fajną sukienkę, której nie kupiłam. Więc chyba muszę po nią wrócić, bo jakoś o niej myślę cały czas. Cape Town u naszych stóp. Wjeżdżamy na górę kolejką. Jest strasznie gorąco, więc nawet nie chcę sobie wyobrażać, jak to by było wspinać się dzisiaj.
na górę. Widok stąd jest po prostu nieprawdopodobny. Piękne miejsce na końcu świata. Natomiast kolejka, żeby wrócić, słuchajcie, jest naprawdę imponująca. Chyba trochę tutaj posiedzimy, żeby przeszła. W Cape Town jest ponad 200 pożarów rocznie. Zwłaszcza właśnie w tym okresie letnim, jak jest bardzo sucho. I tam widać, jak częściowo jeszcze, wczoraj w nocy był ogromny pożar na Signal Hill. I teraz widać, jak jeszcze dogaszają, ale dym cały czas leci. I z tego, co widzę, to jeszcze tam jest trochę ognia. Więc cały czas ekipy strażaków pracują, żeby ugasić wzgórze. I moje nowe Nike się sprawdzają rewelacyjnie. Mięciutkie, wygodne, rzeczywiście chyba... Przyznam rację mojemu mężowi, mojej córce, że są na maksa wygodne buty. Tutaj trzeba uważać, słuchajcie, jak się chodzi tak trochę po skałkach, bokiem, nie chodnikiem. I głośno stąpać, tak jak wszędzie w Afryce, bo są węże. I taka zasada jest w ogóle wszędzie, jak jesteśmy, że nie chodzimy cicho, tylko chodzimy możliwie najgłośniej, jak potrafimy. Jak małe słoniątka najchętniej. Stefcia oszalała. Kurczę, ładnie tu jest, co? Bajka. Ale widać, dlaczego ta góra nazywa się Stołowa, prawda, kochani? Zobaczcie, jak jest płasko. Są te skałki takie wystające. I wiecie, że na tej górze jest niesamowite, bo jest, ta góra ma swój ekosystem, gdzie są rośliny i zwierzęta, których nie ma nigdzie indziej na świecie. Dlatego jest to siódmy cud natury. I jest to naprawdę niezwykłe. Też dlatego te pożary tutaj są tak potwornie groźne i niebezpieczne, bo pożar na tej górze oznaczałby, że część tych gatunków może bezpowrotnie zginąć. I takie cuda tutaj kwitną. Dzisiaj kolacja w restauracji mozambijskiej, poleconej nam przez naszego znajomego obieży świata. Mikołaj, pozdrawiam Cię serdecznie. My jak byliśmy w Mozambiku, to się zakochaliśmy w kuchni tamtejszej, zwłaszcza w grillowanych owocach morza i w grillowanych krewetkach tak wielkich, że ja czegoś takiego nie widziałam. Restauracja jest w porcie. Ciągle się kręcimy przy waterfroncie, bo tu jest tak fajnie. Ja słyszycie, że mam zmieniony głos, całe popołudnie spałam. Mam troszkę temperaturę i tak nie za dobrze się czuję. No ale nie mogę sobie darować. I musieliśmy przyjechać na kolację, nie mogę się darować, tylko jesteśmy tylko parę dni w Cape Town i chcę to wykorzystać na maksa. Dzisiaj wybraliśmy Sauvignon Blanc de Grendel, bardzo wytrawne, bardzo dobre wino, z winnicy na przylądku Dobrej Nadziei. Słyszycie, jaki mam głos, po prostu ledwo żyję. To wino zdobyło nagrodę Best of South Africa kilka lat temu. Stefcia, zupa ze słodkiego ziemniaka, sashimi, a ja bisk kremowy z owoców morza. I jesteśmy z powrotem w Cape Town. Dojeżdżamy do naszego hotelu. Zatrzymaliśmy się w innej dzielnicy, po drugiej stronie Góry Stołowej, w hotelu Kompas z widokiem na ocean. I Stefcia już nas obwinia, ponieważ stoimy w korkach, wiadomo, piątek po południe, że znaleźliśmy hotel na końcu świata. Więc jesteśmy umówieni, że na następne wakacje Stefcia znajduje hotel i zobaczymy, gdzie wylądujemy. Ha, ha, ha. O, wreszcie nie ma kupy na przedniej szybie. Zjechaliśmy pół RP i na ostatnie kilka dni się pozbyliśmy główienka. Ależ to jest super. Pełnia lata. Dowiedziałam się dzisiaj, że tutaj dzieciaki mają wakacje. O, jakie słodkie domki kolorowe. Tutaj dzieciaki mają wakacje grudzień-styczeń. Dwa miesiące, potem mają na Wielkanoc tydzień, potem mają tydzień w lipcu i jeszcze jedno. Ale super. Nie wierzę, że po prostu za trzy dni się obudzimy i będzie... szaro, buro i ponuro.
Hotel Kompas. Wszystko cudownie, jest jeden tylko problem. Otóż kolejny hotel, gdzie nie akceptują dzieci. Na szczęście w Cape Town nie jest to dla nas problem, dlatego że mieszka tutaj przyjaciółka Piotrka, która ma córeczki. I Stefcia jedzie na weekend do dziewczyn, a my zostajemy tutaj. Znaczy nie ukrywam też, że wychodzimy balować z dziewczyn, z rodzicami dziewczynek, także i tak miała zostać. Natomiast trochę nam się to nie podoba, dlatego że wydaje nam się, że takie rzeczy jak to, że hotel jest tylko dla dzieci, ja to absolutnie rozumiem. Bo to jest totalnie zrozumiałe i sama lubię takie miejsca. Natomiast powinno to być naprawdę wielkimi literami napisane na samym początku, że adults only i no kids i tak dalej. Jak sądzicie? A hotel jest piękny. A Stefa i tak marzyła, żeby spać u dziewczyn, więc w ogóle dobrze się składa. Tam na górze jest nasz pokój. To jest widok, restauracja, basen. I po schodkach na górę. Prosto z ogrodu. Słuchajcie, mega. Stolik, popielniczka, no ja podczas tych wakacji nie palę. Tu mamy leżaczki, chyba nawet na golasa się mogę, słuchajcie, opalać. I to jest nasz widok na najbliższe 3 dni. Sam pokój jest ładny, tylko jakiś taki wąski. Ale słuchajcie, to nie chodzi o to, że pokój jest, nie chodzi o to, że pokój jest wąski. Maleństwo! Chciałabyś w takim tramwaju mieszkać? Natomiast widok, 13 milionów dolarów, 14 milionów. Stefa, kto da więcej? 60 milionów. Fantastycznie to wygląda. Łazienka. Prysznic, dobrze mam głowę zrobioną, bo słuchajcie, jest prysznic tylko uchwyta, nie ma słuchawki. Nie znosimy ze Stefą takich pryszniców, nie znosimy po prostu. Malutkie biuro. Fajne te dywany, kurczę, są. Nie sądzicie, że naprawdę fajnie to wygląda w takich kolorach? To jest taki malutki tak naprawdę domek wakacyjny. Taki miniaturowy bungalow. I to wystarczy, słuchajcie, żeby naładować akumulatory na następne... na następne? Nie tak źle, ja za miesiąc znowu dokądś lecę. Aneczka, nie mogę się doczekać. Do portu wpływały jachty, więc most był chwilowo nieczynny. Clock Tower w Cape Town, a my idziemy do Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Wygląda to nieprawdopodobnie. Teraz postaramy się dowiedzieć, kto zaprojektował ten budynek i kto zaprojektował muzeum. Ale te poobcinane kominy silosowe robią nieprawdopodobne wrażenie. Tutaj z 6 piętra widać fasadę hotelu Silo, a dokładnie w tym barze byliśmy pierwszego dnia na kawie. I na tarasie praca El Loco z 1995 roku, Cosmic Letters. Wygląda to niesamowicie, bo to są transparentne, przebijające poniżej kręgi. Okej, okay, a teraz coś naprawdę przerażającego dla osób, które mają lęk wysokości. Klatka schodowa muzeum, biegnąca w szybie, w kominie jednego z silosów. No to lecimy, słuchajcie, galeria czasowa. Gerald Nahona.
Wystawa młodych artystów prezentują prace zupełnie fikcyjne, tak jak sobie wyobrażają miejsca, przedmioty, ludzi, reinterpretują rzeczywistość i sugerują alternatywne utopie. Praca Katie Robbins. Komórki, które wyglądają jak małe kosmosy. Wspaniały czarny człowiek. Praca Kumasi Barnetta. Drzewo dobrego i złego. I praca Willy Bester z przypadkowymi przedmiotami, a może nie przypadkowymi, które trafiły na machinę przypominającą wózek. Jest karabin. Są przedmioty użytku codziennego, obraz, tajemniczy wehikuł. Wracamy na tą przerażającą klatkę schodową. Wow! Obrazy autorstwa Barry Bickle. Wspaniałe jest to muzeum. Cieszę się, że mogę Was tutaj zabrać do świetnego Muzeum Sztuki Nowoczesnej na końcu świata. No tutaj praca artystów z Zimbabwe, rozprawiające się z reżimem Mugabego. Świetne prace. Ta praca nosi tytuł Szafa Mugabego. Mugabe's Closet. Jakieś notatniki. Jego marynarka w kolorze flagi Zimbabwe. Również za oknem jest widok w kolorze flagi. A tutaj pod wszystkim kryje się czacha. Jest to obraz Kosmos Shinizmowny. Mocne. I wspaniała abstrakcja Giuliana Rosselliego. Świetna jest. W ogóle nie wiem, czy mi przypomina trochę Hilmę. Pamiętacie z Nowego Jorku? Powtarzający się u tej artystki motyw jakby krzeseł ludzkich postaci, które jednocześnie są wężami. Kosmos Shirdzinomwa. Doskonałe te prace są. John Hotze. Charles Pheba. Kolejny tajemniczy mostek, klatka schodowa. Ta architektura jest po prostu nieprawdopodobna. Tam jedzie winda, ucieka.
tutaj bardzo kolorowe i bardzo dramatyczne. Prace Hrezjan Mugazwi. Również artystka z Zimbabwe. Sylwetka kobiety, jakichś atakujących ją drapieżników. A ta rzeźba, zwróćcie uwagę, zrobiona jest ze staników. Jest w kształcie kobiety, powieszonej do góry nogami. Tutaj nie trzeba wytrawnego oka, żeby wiedzieć, jak symbolizuje to ucisk wobec kobiet. Praca Tożsamość, wideoinstalacja Admire Kamunzengere. Nie mogę przestać się zachwycać, słuchajcie, tą przestrzenią. Niesamowicie to wygląda. I ultra szybki rzut oka na galerię stałą, do której oczywiście wrócę. Ale jesteśmy umówieni ze znajomymi, a okazało się, że są takie korki. No wiadomo, piątek po południu, że mój mąż już się domaga, żebym natychmiast wychodziła z muzeum, bo musimy jechać. Tutaj muszę wrócić. Kolejny powód. Jeszcze tylko kilka pracy Marlene Stein. I wideoinstalacja Wenge Chimutu. To również instalacja Wenge Chimutu. Pazury, czaszka i wieczne wirowanie, wieczny ruch. Wspaniałe. Wystawę fotografii dosłownie przegalopujemy. Bo mój mąż już zaczął wydzwaniać po prostu tak. Za chwilę mi się telefon wyładuje. Świetne te zdjęcia są. Słuchajcie, no jest powód, żeby tu wrócić. I to szybko. Doskonałe te zdjęcia są. Czyli co, słuchajcie, dziewczyny i chłopaki? Wracamy do Cape Town, żeby obejrzeć wystawę stałą, tą kolekcję stałą. Naprawdę muzeum jest warte, żeby je zobaczyć. No i ostatkiem baterii zjeżdżam. Mój mąż w furii już prawdopodobnie na mnie czeka. Genialne muzeum. Absolutnie genialne. I widać, że zaczął się weekend w Cape Town. Zobaczcie, ile kajtów. Nie no, bajka. Jak na ulicy, tysiące kajtów, pod słońce skaczą. Po prostu bajka, no. Piach na ulicy. Ale czar. Ale super! Wow! A dzisiaj drink w sekretnym barze. Pranie.
Rozpoznaje się to miejsce, wysyłany jest adres, nie ma żadnego oznakowania. I wchodzi się przez kibel. No tak. Tylko na rezerwację i trzeba zostać zaakceptowanym. Wow. Hello. Hello. Hi. Are you this table of six for Margot? Yes. Yes. Welcome. So the password is the 17th of January 1920, which is when the prohibition first began in America. So a lot of speakeasies started to open, and we need you to speakeasy about our speakeasy. So no location check-ins, no geotags, and don't tell your friends where we are. You're welcome to take photos and enjoy yourselves. Awesome. Wygląda to super. Wolno robić zdjęcia, wolno kręcić, natomiast poproszono nas, żeby nie wrzucać location, bo location się zmienia, jest tajne. Make the rain. Every time I move my fingers, so look at me, can you see I'm in love? Life is a beautiful thing. No słuchajcie, tak to się można budzić codziennie. Dzień dobry, Cape Town. Kotek, chyba śniadanie zjemy u nas, prawda? Wniesiesz tutaj kawę. Tam już gotowy stolik do śniadania. Kolejny piękny, bezchmurny dzień. Dzisiaj jedziemy na przylądek Dobrej Nadziei. Teraz mamy z Piotrkiem problem, czy śniadanie zjeść tutaj, u nas na tarasie, czy zejść piętro niżej do restauracji. Właśnie od 15 minut się naradzamy. Tu? Czy tu? I urocza serwowane śniadanie w takich warunkach. Słuchajcie, to wygląda tak jak kuchnia w domu. W ogóle ten hotel jest urządzony tak jak po prostu willa. Prywatna. Jedynie ilość stolików świadczy o tym, że to jest hotel. Natomiast tutaj to wygląda po prostu jakbyśmy byli w pięknej kuchni czyjejś. Jest niesamowity wybór owoców. Papaja, pomelo, świeże truskawki, ananas, mango, arbuz. Świeże figi, mniamy i reszta takie leciutkie śniadanie, ale fajny jest ten wiatraczek, świeże soki, zaraz zamówimy jajka, a tam w piekarniku jak w domu, pieką się croissanty i ciasteczka. Cudowny dzień się zaczyna. Ten hotel jest absolutnie uroczy. No oczywiście pod warunkiem, że się nie podróżuje z dzieckiem, tak jak my. Bo szczerze mówiąc, średnio nas to bawi, że jesteśmy bez niej. Znaczy ona się doskonale w tej chwili z wujaszkami, z wujkiem Robertem i z wujkiem Leonem bawi w The One and Only, bo go się odwiozła rano po nocowance. Także nie jest źle, a tak wygląda hotel. Basen. Tu jeszcze zejście na poziom niżej, ale już tam mi się nie chce iść. No dość zapraszająco to wygląda, prawda? Poleżałoby się. Aha, i tutaj są pokoje z wyjściem na basen, ale to wiecie co, ja chyba wolę ten nasz pokój tam na górze z werandą. I po tych tajemniczych schodkach. Super.
dokładnie. Co tu dużo mówić. Naprawdę fajne miejsce. Ostatni wieczór w Cape Town. Szykujemy się na kolację do restauracji Bieluga. Stefcia idzie z nami oczywiście. Być może będzie spała z chłopakami, a być może przemycimy ją tutaj. To były cudowne wakacje, naprawdę rewelacyjne. Cape Town jest bezpieczny, ten region jest bezpieczny, jeżeli się na siebie uważa. Polecamy wszystkim, bo wszyscy pytali, o, jedziecie do RPA, czy tam jest niebezpiecznie. Jest to absolutnie bzdura. To jest raj na ziemi, wspaniałe wino, piękne widoki, piękna natura. Po prostu do absolutnie doskonałe wakacje. Piękna architektura, trochę sztuki, także naprawdę można polecić. I cudowna kolacja, nasza ostatnia na wakacjach w restauracji Bieluga. Sushi i owoce morza. To było Stefci życzenie. Nie mogliśmy dostać stolika, więc nie uwierzycie, Robert wymyślił, że to są urodziny Stefanii. I oczywiście stolik się znalazł. Zamówiliśmy już drinki. I czekamy na jedzonko. Halo, jak nastroje? Za cudowne wakacje. I wszystkiego dobrego, kochanie! Happy birthday! Happy birthday! Ja sobie muzykę podłożę. Happy birthday, kochanie! Nasz ostatni dzień w Cape Town. Przyjechaliśmy jeszcze do Roberta i do Lona. Już się wyczekowaliśmy z naszego hotelu i przyjechaliśmy do naszych przyjaciół. Oni się zatrzymali w The One and Only. Jednym z bardziej luksusowych hoteli w Cape Town. Znaczy nasz nie był zły, ale to jest już w ogóle jakiś totes, że jest bardzo, bardzo duży. I lecimy do nich na basenik jeszcze, bo samolot mamy dopiero o 17. Jeszcze jesteśmy zaproszeni, oni poznali jakiegoś super przewodnika tutaj mieli. I jesteśmy zaproszeni na lunch. Więc teraz posiedzimy sobie 2 godziny na basenie. Kurczę, mam cały czas chrypy, wiecie, po tym zapaleniu oskrzeli. Cały czas mi nie przeszło. Posiedzimy sobie 2 godzinki na basenie tutaj w One and Only. I pojedziemy na lunch. No już spadamy na lotnisko. Jeszcze jesteśmy w letnich ubraniach. Słuchajcie, jestem przerażona tym, że już jutro będzie zimna. Z drugiej strony, jak sobie pomyślę, że jutro już jak przyjedziemy z lotniska, walnę się na 2 godziny do spania we własnym łóżku, to po prostu tak mi się buzia cieszy. A poza tym, mówmy się, stęskiłam się strasznie za moją mamą, bo 2 tygodnie to jest dla mnie dużo. Wiem, jestem córeczką mamusi totalną, ale się strasznie stęskniłam. No i stęskniłam się za moją kopniętą przyjaciółką. Już się odgrażała, że nagrywamy, w środę nagrywamy i masz być gotowa o 10 rano. O Jezu, jak tu fajnie, słuchajcie. Ładne są te, to są te apartamentowce, słuchajcie, tu jest hotel. Tu jest hotel. A tutaj są te apartamentowce, które mają marinę, czyli mieszkania z mariną, można sobie trzymać jacht pod domem. To pokazywałam wam, zanim pojechaliśmy do Stellenbosch w filmie o Cape Town. Hi, morning, how are you? Very good. 7:07. Gdzieś mi uciekli. Ach, to są takie mini wille. O, jakie flamingi. A słuchajcie, w ogóle jadąc od Gosi, od przyjaciółki Piotrka, jak jechaliśmy ostatnio, to widzieliśmy właśnie cały 703, 704. To widzieliśmy jeziorko, gdzie były flamingi. W ogóle coś przepięknego. 705, 706. Dobra, czyli już niedługo. 707 oni są. No, jeszcze Stefce trzeba dać się pokąpać trochę, zanim wrócimy. Poza tym niech ona się zmęczy, słuchajcie, i śpi w samolocie. Super! Mam nadzieję, słuchajcie, że mają porządek w pokoju. Jak nie mają, to się wytnie. No, kaszelek mam taki gruźliczy. O matka, jak fajnie.
Macie porządek w pokoju, czy będę musiała wyciąć z filmu? Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. O, cześć kochanie. Cześć. Cześć mordeczka. Stefa, zobacz, pływają na tych nastojąco kajaka. No, my tak pływaliśmy. Nie no, ładny ten pooran, super macie ten pokój. Łazieneczka, naprawdę mają chłopaki porządek. Tu jak grzecznie porozkładani, jeden jedna umywalka, drugi druga umywalka. To pedały, to porządek, nie? Pedały, to porządek mają, dokładnie. O, co żeście kupili? To jest ta lampa twoja? Tak. Dobra, już nie pokazuję. Tutaj mają taki... Ale grzecznie, butelka nieotworzona. Strasznie mi się ta torba Leona podoba, słuchajcie, fajna jest, prawda? A to jest plecak, też można jako plecak nosić. O Boże, jaka fajna wanna, zobaczcie, jaką mają fajną wannę. No i jaki fajny mężczyzna tutaj. Chodź na basen, leniu śmierdzący. I tak te 200 masz, te 200 jeszcze. Dobra, poczekajcie, bo ja nagrywam, to nie gadajcie o finansach, tylko na zewnątrz. Wyjdźcie do szoka. Wydał wszystko, rozumiecie? Wydał wszystko, nakupował jakiś małp. Jakiś małp nakupował. Babunów sobie nakupił do Polski, będzie hodował, powiedział. Co tam wyciąga, żebyś mogła piątkę dała? Ale widok. Ładnie, ładna pogoda. Pokój ogromny. Z tarasem. No i świetne są te kanały wokół, dlatego że jednak ta woda robi, kurczę, wrażenie. Aczkolwiek wydaje mi się, że wiecie, no widok ten u nas na ocean z kompasa był naprawdę super. No tu jest naprawdę uroczo, prawda? Trochę mi to przypomina Madinat Jumeirah w Dubaju, bo tam są też te kanałki takie, na których można pływać. Bardzo lubię ten hotel i też bardzo Wam go polecam w Dubaju. Jest naprawdę śliczny, też są właśnie takie wille i też są kanały turkusowe. Tak, na okularki, bardzo proszę. Zakładaj i pokaż, jak pływasz. Tam jakaś leonowa foka na poduszce. Taka cudowna niedziela. Towarzystwo wzajemnej adoracji. Niebieskie niebo. Łapiemy ostatnie promienie słoneczka. Ja nie wiem, słuchajcie, dlaczego ja się urodziłam w Polsce, jak ja najbardziej na świecie kocham słońce. Cześć kochani, cześć gwiazdy, żegnamy się już z afrykańskim słońcem. Mam nadzieję, że ta wycieczka Wam się podobała. My się bawiliśmy doskonale i naprawdę polecamy wakacje w RPA. Było cudownie, cudowne 2 tygodnie, nie możemy się doczekać, kiedy tutaj wrócimy. I już jesteśmy w lunchu. Zaraz lecimy do Frankfurtu. 12 godzin w samolocie. I wracają przebrani na zimowo. A właściwie na zimowo-letnio, a trochę w piżamie na noc.